Ja poszedłem z domu, z Polski, wędrowałem prawie trzy miesiące w samotności. Ostatnio mieliśmy konferencję Obudź się w tym Oj mieście. Tak. Przepiękne. I wiesz, co się stało? W czasie pewnego ćwiczenia strzeliły mi spodnie na tyłku. Moje ulubione, ukochane spodnie z garnituru, prawda? Poszły. Moim marzeniem jest zapełnić stadion narodowy w tak. 2025 roku Będę, tak. klubowiczami. I ona do mnie napisała. W związku z tym, że jej ojciec zmarł, nie chciała przekładać ślubu, czy bym ją poprowadził do ślubu? Zamiast taty. Zapraszam serdecznie do wspólnego obejrzenia mojej rozmowy z Fryderykiem Karzełkiem. Tak, mam dla Was dzisiaj gościa. Postaram się w każdy czwartek Wam kogoś przyprowadzić inspirującego, ciekawego, komu będę mogła wyrazić moje szczere uznanie za to, co robi. Dzisiaj Fryderyk Karzełek i Absolutny fenomen klubów 555. Jeżeli znacie kluby 555, napiszcie w komentarzu. Chciałam podziękować przy okazji wszystkim, którzy współtworzą ten fantastyczny ruch w Polsce i nie tylko. Ja wrócę do Was po wywiadzie. Opowiem też o tym, co mamy dla patronów z góry. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za współtworzenie tego kanału. Więcej informacji również w opisie. Idziemy z tym koksem. Spokój umysłu, emocje w ciele. Sonia, szlamek karcz, planetasoni.pl Zapraszam. Dzień dobry, Fryderyku. No, dzień dobry, Sonia. Jak się cieszę, że przyszedłeś na Ja też. Ja nie mogę w to uwierzyć. Ja też. <laughs> Dzisiaj gościmy Fryderyka Karzełka. Miło Napiszcie, czy dzień też dobry. się tak cieszycie jak ja. Fryderyku. Ja po pierwsze chciałam się zapytać o fenomen klubu 555. Jak to się stało? Że to powstało? Ja nie wiem, czy my mamy tyle czasu. Jeju, bo wiecie, ja jestem po, w trakcie y, odwiedzania kolejnych klubów 555 i w Polsce, i za granicą, bo to już wykracza poza nasz kraj tylko czekać aż Nowy Jork i i, i no tak naprawdę jest plan żeby w tym roku jeszcze być w Chicago bo się tam zawiązuje tak tak poczułam to wiesz i no być może nawet na przełomie października, i listopada będę otwierał klub w Chicago. Ale ja wiedziałam, że będziemy w różnych miejscach, bo jak teraz patrzę, jak gdzieś jadę w odwiedziny do klubu 5 to ty jesteś zawsze po drugiej stronie, wiesz? I jakoś nie możemy się spotkać tam w tym klubie, a że będę koniec października w UK, to myślę sobie hmm, gdzie będzie Frederek? No to będziesz w Stanach. Tak? No. Niewykluczone, niewykluczone, jeszcze jakby trwają przygotowania. Słuchajcie, bo to są fantastyczne, jeżeli ktoś nie zna, fantastyczne, fantastyczna społeczność składająca się z mniejszych społeczności i jeszcze mniejszych i fantastycznych ludzi, którzy wiedzą, że się nie narzeka, że się jest wdzięcznym za wszystko. Jakby ten mindset tych ludzi, no ja uwielbiam, ty mówisz, że tam fantastyczne mam spotkania z nimi, ale oni są fantastyczni, to jest, wiesz... Ktoś Jak kiedyś ktoś ostatnio powiedział, stało? że jest to... Elitarna grupa ludzi kochających życie. Ja bym się zgodziła, tak. I z tego chyba wynika wszystko. Natomiast yy, przed chwilą zadałaś mi to pytanie, ja chciałbym do niego się tak, cofnąć. Proszę teraz, cię bardzo. Ponieważ wszystko zaczęło się w sposób taki mm, dziwny. Przez wiele lat. Moja przygoda z tak zwanym rozwojem osobistym zaczęła się w roku 1990. Ja przebywałem wtedy na emigracji w Niemczech. To był mój początek i pomimo, że mam za sobą historię dosyć fajną, prowadziłem klub studencki na Politechnice w Gliwicach i tak dalej, pomimo tego, że prowadziłem bardzo aktywne życie, pojechałem na emigrację, i tam niestety jak wielu ludzi mieszkających na migracji popadłem w taki marazm. Poszedłem do pracy, której nie lubiłem, ale miałem niskie poczucie własnej wartości, bo byłem z prl jeszcze chłopcem, więc wykonywałem pracę, która była. Grubo poniżej moich ambicji. No i czułem się strasznie nieszczęśliwy. Zarabiałem tyle, że mi wystarczało, wiesz, na normalne życie, czyli na zapłacenie rachunków i życia, ale nic ponadto. I zacząłem w pewnym momencie zastanawiać: No jak ja tak mam żyć, aż do emerytury, to słabe to będzie. No i pewnego dnia gdzieś tam usiadłem, żeby się zastanowić nad tym, co dalej. Dotarło do mnie. Ile wtedy miałeś lat? Dokładnie miałem wtedy 29 lat jeszcze. Tak zauważyłam, jeszcze. że tak do 30, prawda? Tak czasem się. Wiesz, ja, ja nazywam to, że opadły mi wtedy łuski do oczu troszeczkę. Okay. Stwierdziłem, że nie o to mi chodziło w życiu. Jak ja mam tak dalej żyć, to, to nie. Hmm. I zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy, która. Yy, Wielu ludzi ma stereotyp, taki, wiesz, w głowie, że pieniądze szczęścia nie dają. Ja sobie w tym momencie myślę. To chyba nie do końca jest prawda. jak e... francuzi mówią: L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Pieniądze szczęścia nie dają, ale się do niego przyczyniają. I to w tym coś jest na pewno. Natomiast ja mam takie swoje powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko małe. <laughs> Dobre. Bo jeżeli wiesz na początku miesiąca, który się zaczyna, że zarobisz pieniądze, które ci wystarczą na przetrwanie, jeżeli to wiesz na początku miesiąca, to nie masz motywacji specjalnie. Tak? Tak. Bo wiesz, że tyle pójdzie na mieszkanie, tyle na ogrzewanie, tyle na prąd i tak dalej, i tak dalej i nic ci nie zostanie, to to jest demotywujące i te pieniądze szczęścia nie dają dopiero jak się coś zostaje, na lepsze życie, na poprawę jakości i tak dalej, to wtedy zaczyna to dawać szczęście. Ja sobie wtedy zdałem sprawę z tego, ja zarabiałem 2,5 tysiąca marek, wyliczyłem sobie to, co naprawdę ludzie rzadko robią, wyliczyłem sobie, że powinienem zarabiać 10 tysięcy marek. Żeby mieć takie życie, jakie chciałem tak, wtedy, tak? Tak, jakbym chciał takie życie prowadzić. Poszedłem do tego majstra, gdzie pracowałem, powiedziałem, że chciałbym jakoś podwyżkę, on no mi powiedział, no... Jak będziesz tak dobrze pracował jak teraz, to dostaniesz markę więcej na godzinę za rok. Ja sobie wyliczyłem, że gdybym dostawał markę więcej rok w rok, te 30 lat temu ponad, to dzisiaj bym jeszcze nie zarabiał tyle, ile chciałbym. Więc powiedziałem sobie, jak koń zdechł, to trzeba z niego zsiąść. To jest takie stare powiedzenie Indian Dakota. Więc zacząłem rozglądać się za czymś, co da mi ten dochód w wysokości 10 tysięcy marki. Tak się zaczęła moja przygoda. Czyli zobacz, wiedziałeś, ile chcesz. Tak, bo to jest też tak, ważne, że tak, my czasem ileczki. narzekamy, wiedziałem, narzekamy. czego a ty... chcę i tyle. Tak, I wtedy zaczął się mój rozwój, który po drodze spowodował różnego rodzaju zawirowania i nie o tym chcę mówić. W każdym razie przez te prawie 30 lat zdobyłem takie doświadczenie, bo teraz wracam do tego klimatu z klubem. Zdobyłem doświadczenie, praktykę zrobiłem, będąc i przedsiębiorcą, i splajtowałem po drodze. Spłaciłem milion, 2 miliony złotych długu, czyli milion marek. Yy, I dotarło do mnie... Że byłoby fatalnie, gdybym się tym nie podzielił. No i zacząłem w 2011 roku już, zacząłem szukać sposobu na to, żeby zaistnieć social media. A, rozumiem. Żeby się podzielić tym swoim doświadczeniem. Tak. W 2011. I to były kolejne nieudane próby. Jakbyś się, gdybyś zobaczyła, tak naprawdę te moje pierwsze podejście do, wiesz, do wystąpienia. Masz po... gdzieś w archiwum, nie. czy tak skasowałeś, jakieś? Okay. Znaczy pewnie gdybym poszukał na moim komputerze, to by się znalazło jeszcze, ale ja no tego nie chcę oglądać. Nie chcesz oglądać, nie. ale to ma ogromną wartość. Nie, nie, ja nie chcę. Po prostu sorry, <grym> ale nie wieś tańczy <grym> i śpiewa, po prostu to jest delikatne określenie. W każdym razie, 7 lat trwało to, 7 lat. Zanim wreszcie, wiesz, przygotowanie spotkało się z okazją. Bo to o to chodzi, prawda? I to jest coś, co dzisiaj tłumaczyłem jednemu z moich przyjaciół. Że ludzie wchodzą na ścieżkę rozwoju i są niecierpliwi. U mnie ten, ten wielki dzień nastąpił po 28 latach od tego momentu, kiedy, o którym Ci opowiedziałem przed chwilą w Niemczech, że tam nastąpiło takie pewne przebudzenie. Potrzebowałem 28 lat, żeby odnaleźć swój sens istnienia. Żeby trafić na to wielkie wow. I mój przyjaciel Artur Skucha, którym, z którym się przyjaźnię od roku 86, powiedział mi ostatnio w rozmowie, powiedział mi, słuchaj Fryderyk, to co w tobie jest najfajniejsze, to jest twoja wytrwałość. Mówi, ty się nigdy nie poddajesz. Nigdy. Myślę, że wszyscy budzeni o 5.55 możemy to potwierdzić, że to jest niesamowite. Bo ty jesteś gotowy, wiesz ja też wcześniej rano wstaję, ale ty o 5.55 załączasz kamerę, jesteś już. Umyty, ubrany, gotowy do rozpoczęcia dnia. Bo tak. tak jak rozmawiamy, to jest 4 lata, prawda? Już 4 lata będzie teraz wkrótce, za kilka dni. I to, co chcę do tego dopowiedzieć jeszcze, to po prostu pewnego pięknego dnia, to było dokładnie 20 lipca 2018 roku, miałem webinar z Marcinem Osmanem mhm. na temat wychodzenia z długów. To się przewija, to idzie za mną ten temat, bo sam wyszedłem z takiego długu. Ja mówię do Marcina przed tym webinarem mówię Marcin, wiesz co, wpadł mi do głowy taki pomysł, żebym zrobił takie wyzwanie na 30 dni, żeby rano o szóstej wstawać i żeby 30 dni wytrwać tak w ten sposób. Ale jak ci wpadł pod prysznicem, jak to się stało? Nie pamiętam dokładnie, przyszło? ale zaraz ci coś ciekawego powiem no. do tego. I Marcin mówi: Dobra, spokój. Kto ci tam będzie wstawał o tej 6 rano? Nie? Okazało się później, że to zmieniło wszystko w moim życiu. I później. Miesiąc później e, przypomniałem sobie, że pewnego dnia motyl mi usiadł na ramieniu. I nawet moja córka zrobiła mi z nim zdjęcie. I okazało się, że to był dokładnie ten dzień, w którym wpadłem na pomysł zrobienia klubu 555. A motyl, jak pewnie wiesz, jest symbolem zmiany. I no właśnie. Motyl. I wyobraź sobie, że ja wystartowałem klub, jeszcze wtedy powiedziałem o 6 rano. Wystartowałem 21 lipca 2018 roku i było 78 osób na żywo. Wow, jeszcze tak. tyle nie miałem wcześniej. Tak. A następna, to była sobota, w niedzielę już było 99 dni. W niedzielę o 5.55. To była jeszcze szósta rano. Aha. I tydzień później, czy dwa tygodnie później, jeden z klubowiczów powiedział, słuchaj Fryderyk, jakbyś mógł zaczynać tak 5 minut przed szóstą, to by było fajnie i dopiero o szóstej dawać wartość. Ja w tym momencie mówię, piąta pięćdziesiąt... Wow, to fajna nazwa jest. Tak. Piąta 55. To może zrobimy z tego nie klub godziny szóstej, tylko klub 5:55. No i później już poszło. To już później była jazda bez trzymanki. I tak już zostało do teraz. Będę świętował teraz cztery lata, odkąd się to zaczęło. Dotarłem z przekazem do kilku milionów ludzi już. Tak. Z Ale klubem. z jakim przekazem? Wiesz, to jest naprawdę transformujące. To jest naprawdę wielka zmiana, bo ja się z tymi ludźmi spotykam i to jest coś niewiarygodnego. To jest... Wiesz co, staram się, Soniu, dotrzeć do ludzi z takim przekazem, że życie jest... Pewnego rodzaju fenomenem. Kiedyś usłyszałem od jednego z moich nauczycieli, od Emil Ratelbanda, takiego szalonego holendra, on zaczął wymieniać, opisywać nasze ciało. Jak bardzo skomplikowany tak. twór to jest. Że na przykład mamy w sobie 100 tysięcy kilometrów żył i naczyń włoskowych, włoskowatych się powinno mówić. 100 tysięcy no. kilometrów tak, 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 to jest nies... naczyń. Ale w ogóle sam fakt, wiesz, z dwóch komórek i tam jest wszystko. Tak, i wszystko, i że mamy 200 generacji... tysięcy punktów pomiaru temperatury na całym ciele. Że nasz mózg ma biliony jakichś możliwości. Wiesz, jak ja to usłyszałem, no. to mówię, to, nie, no, 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 to przecież no to nie może coś takiego powstać. Każdy z nas przecudnym cudem. Nie może coś takiego powstać. Żeby z tego było coś byle jakiego. Tylko musi być coś wyjątkowego. I ja arcydzieło. Właśnie arcydzieło. I Powiedziałem sobie, że każdy z nas w pewnym sensie jest to winny stwórcy, żeby robić ze swojego życia arcydzieło. Ja to powiem jeszcze raz, Słoniu no. Jesteśmy to winni stwórcy, żeby robić ze swojego życia arcydzieło i w ten sposób wyrażamy swoją wiarę. Nie, że my tam wiesz, tylko prosimy go o coś i tak dalej, tylko wyrażamy swoją wiarę. Przez to, że ze swojego życia robimy coś wyjątkowego. To jest to coś, co mnie w tym momencie tak dotknęło, że ja powiedziałem sobie nie mogę zostawić tego mojego pięknego życia przypadkowi. Mhm. Tak. I znowu wrócę, jeżeli pozwolisz, teraz tak. do klubu. Tak. Ja się do tego przygotowywałem prawie przez całe. Teraz wiem, że się przez... wszystko się złożyło na to. Wszystko tam prowadziło. Wszystko prowadziło w tym kierunku i teraz. Wiesz, co jest problemem większości ludzi? Że się na pewnym etapie poddają. Również ci, którzy dołączają często do klubu, w pewnym momencie gdzieś tam rezygnują, odpadają, bo mówią sobie, dobra, mi już wystarczy i tak dalej. Albo mówi, jestem w tym klubie już trzy lata i nic. A tak naprawdę to może trwać czasami. Ale wiesz, że to się dłużej. czasem wydaje, że nic. Tak, ja wiem. Natomiast wiesz, co chcę Ci dopowiedzieć teraz. Że jeżeli ktoś wchodzi na taką ścieżkę i mówi, chcę osiągnąć arcydzieło z mojego życia, to to może nastąpić za dwa lata, pięć, być może siedem, a może dziesięć, albo piętnaście lub dwadzieścia. I to jest cała tajemnica, że teraz trzeba wytrwać. Bo jeżeli teraz ty nie zrobisz tego, to te lata i tak upłyną. To, to mnie bardzo przekonywało. Wiesz, że i tak te lata upłyną. Jakby za 5 lat i tak będzie za 5 lat. Tak. Teraz czym ty te pięć lat wypełnisz? To było takie, a no tak. Więc jeżeli po drodze zrezygnujesz, to to i tak ten czas upłynie. I być może coś stracisz wyjątkowego. Dlatego też moim zdaniem warto zawziąć się i powiedzieć dobra, idę w określonym kierunku, robię to. Czy to nie jest tak, że jesteśmy jak stateczek na tym akwenie wodnym i potrzebujesz wybrać port. Dobrze, to, to tam chcę do, dotrzeć. Najwyżej zmienisz kurs. Tak. Najwyżej ale nie będziesz takim kręcącym się stateczkiem na środku, bo tak. w sumie nie wiem gdzie, bo my nie wiemy, czy to, co sobie obraliśmy jako cel, że tam chcę dotrzeć, czy to będzie ten najpiękniejszy port, czy to będzie ten port, o który mi chodzi, tak? Ale to sobie popłynę dalej, jakby wyznaczę znowu inny punkt. Widzisz, tu jest znowu pewien fenomen. Mianowicie w miarę rozwoju my mamy prawo zmienić ten cel, Ta. bo my dzisiaj możemy nie widzieć tego celu. Dopiero kiedy zaczynasz wchodzić na wyższy poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i duchowego, zaczynasz dostrzegać pewne rzeczy. To jest. Ja posłużę się tu pewną metaforą. Jeżeli ktoś zarabia, załóżmy 3000 zł, tak. To on raczej nie widzi butów za dwa tysiące albo za pięć. To jest niesamowite. To jest bo ich, nie, bo ma. ich nie, nie widzi. To w systemie wartości to nie istnieje, tak? I to jest może taki banalny. Przykład, ale moment, kiedy zaczynasz zarabiać więcej, zaczynasz dopiero dostrzegać możliwości, na co te pieniądze możesz wydać. Te buty akurat są fatalnym przykładem, ale. Ale buty pokazuje. są bardzo dobrym przykładem. Ja wiem, że dla kobiet to jest <grym> bardzo ważne. Tak? Ale generalnie w miarę zwiększania swoich dochodów, my dopiero widzimy możliwości, jakie to jest dają. To niesamowite, pieniądze. jak. Potwierdzam, bo to też Marta Manders na swoich szkoleniach mówiła, i to jest niesamowite, jak masz rację, bo my w, na naszym corocznym spotkaniu zespołowym ostatnio wychodzimy i wyrosła nam, prawie rozbiliśmy się o restaurację, której wcześniej nie widzieliśmy. Gdzieś tam szliśmy dalej, ej, ale tu możemy zjeść. Weszliśmy do przepięknej, przecudnej, nasz taki level up, tak, poziom wyżej, ale nie widzieliśmy tego, nikt z nas tego nie widział. Po roku, kiedy ta sytuacja się zmieniła, to nie wiem, oczy się otworzyły. No, poszerzają no, nam się horyzonty. Ale wiesz, myśmy to mijali, idąc z tamtego miejsca, gdzie zawsze mamy spotkanie, zawsze szliśmy później na rynek i tam coś znajdywaliśmy, tak? Po prostu dostrzegamy więcej, kiedy jesteśmy wyżej. To jest niesamowite. To tak jak jakby wchodzić, wiesz, na górę i nagle widzisz więcej. Tak. Z dołu, tam w dolinie masz pewien ograniczony... I spotykasz rodzin. ludzi, którzy też już tam weszli. Zdecydowanie tak. No, tu wiesz, dotknęłaś tematu. Temat rzeka, po prostu to, co się dzieje ostatnio, tak. to jest pewien fenomen. Coś ci opowiem, śmieszne. Tak, opowiadam, ja właśnie, bo pytałeś, o czym będziemy rozmawiać, o fenomenie, wiesz, to jest leitmotiv. Ja to dzisiaj znowu opowiadałem rozmowy. Marcinowi, że kiedy. Ja może powiem teraz to do wszystkich teraz, którzy mnie słuchają. Naprawdę warto dotrzeć do tego miejsca które ja odkryłem po 28 latach. Naprawdę to, co się dzieje teraz, od tego momentu w moim życiu, to jest fenomen każdego dnia. To jest raj. Ja to, to nazywam raj. życiem to jest raju. To jest raj. I naprawdę warto postawić wszystko na to, żeby do tego miejsca dotrzeć. Przykład. Ostatnio mieliśmy konferencję Obudź się w Twój mieście. Tak. Przepiękna. I wiesz, co się stało? W czasie pewnego ćwiczenia strzeliły mi spodnie na tyłku. Dobra. Moje ulubione, ukochane spodnie z garnituru, prawda? Poszły. Ale ty to poczułeś? Poczułem, że coś się stało, ale tak naprawdę nie byłem pewny, ale ponieważ Bo tam się byłem... działo. Słuchajcie, znajdźcie sobie, przebudź się. Obudź, się. obudź się. Co macie jakie rozszerzenie? Obudź .pl. Tak, obuwie.pl, bo ten projekt się fantastycznie tak. rozwija i są kolejne edycje, więc nie wiem kiedy będzie się to oglądać. I wyobraź sobie. To był mój ukochany garnitur. Wydałem na niego majątek i spodnie poszły obok szwaczy i nie do odzyskania. Ach, na materiale. Tak. No i teraz ponieważ w najbliższą sobotę mam poprowadzić młodą dziewczynę, której jeszcze nigdy nie widziałem, poprowadzić ją do ślubu. Słyszałaś o tym? Nie. Alicja jest klubowiczką od półtora roku i ma ślub teraz 9 lipca. I jej ojciec zmarł w kwietniu. I ona do mnie napisała, w związku z tym, że jej ojciec zmarł, nie chciała przekładać ślubu, czy bym ją poprowadził do ślubu zamiast taty. Ja się zgodziłem. O, oh, zaraz będę tu przeciekać oczkami. Oczka I teraz e, powiedziałem sobie: Ten garnitur by mi genialnie do tego pasował, tylko spodnie mam pęknięte na tyłku. No, i pojechałem wczoraj do mojego ulubionego sklepu w Libero, tutaj w Katowicach, i okazuje się, że jest tam człowiek, który nie jest u nich zatrudniony, tylko jest gdzieś tam dostawcą. I on mnie rozpoznał i zaczął mi doradzać. I mi znalazł te spodnie, które dokupiłem do tego garnituru. Po o, prostu o. dobrał mi koszulę, dobrał mi wszystko. Jestem ubrany jak młody Bóg, a on tam nie pracował. On po prostu tam był. W tym momencie. Wiesz, to jacy ludzie się pojawiają na tak. tym etapie, kiedy docierasz do tego miejsca, tak. to jest po prostu fenomen, jakich spotyka się ludzi. To jest fenomen. Dlatego też ja każdego, każdego naprawdę zachęcam do tego, żeby szukać swojego sensu istnienia. Szukać tego, tego przebudzenia, tego. i ja tutaj daję narzędzie w postaci klubu 555, bo można do nas dołączyć. I to nie wystarczy tylko, wiesz, pasywnie codziennie wstać, bo jeżeli tylko wstajemy codziennie o 5.55, to grozi nam permanentne niewyspanie. Trzeba jeszcze parę innych rzeczy I ja do tego Ja dlatego drzemki uskuteczniam w ciągu dnia. <laughs> Trzeba parę innych rzeczy jeszcze zrobić. Zaangażować się. Dać sobie szansę spotkać ludzi. Dać sobie szansę, że się to właśnie, to... Właśnie wydarzy się w naszym życiu. Może założyć taki klub w swoim mieście, Oczywiście. się z was. Jak najbardziej? O tym bardzo często mówię, że jeżeli chcesz sobie wypracować, wyrobić cechy liderskie, to możesz założyć taki klub. Znaleźć kilka jeszcze osób i zrobić niczym nie ryzykując, zdobyć kompetencje, na przykład pokierowania grupą ludzi w postaci nieformalnego stowarzyszenia. Tak? Niczym nie ryzykując, po prostu zaangażować. I wiedząc, że to będą wspaniali ludzie. To jest Ta, no bo reprezentują podobne wartości. Tak, tak. Te wartości, o których ty mówisz codziennie rano, więc to są... No ja, ja jestem w zachwycie, wiesz, to jest niesamowite, że to tak... I ten ruch jest tak oddolny i to, to ma wrażenie działa jak taka kula śnieżna. Nabiera bardzo tempa. Mam taką nadzieję, ponieważ plany są takie, wiesz, długoletnie i ogromne, bo moim marzeniem jest zapełnić Stadion Narodowy w tak. 2025 roku Będę, tak. klubowiczami. Tak. I jestem w zasadzie pewny, tak. że tak się stanie. Teraz jestem na etapie spełniania 55 marzeń, 555 dni, i to też w pewnym sensie trochę daje mi znowu obraz tego, co mam robić, w jakim kierunku iść dalej, żeby się to wszystko napędzało. Więc dzieje się. Niesamowite. I Kilimanjaro teraz. Kilimanjaro będzie w, za nieco ponad pół roku, czyli w lutym 2023. To jest marzenie, które idzie za mną od ponad 15 lat. Już, żeby się wdrapać na I wiesz, co mi się bardzo podoba? Jak powiedziałeś, że fajnie jest spędzać, spe, spełniać marzenia z ludźmi. Tak. Że nie musimy w samotności sobie ich spełniać. Zdecydowanie Skońca tak. To jest, to jest yy, wzmacnia po prostu razy, razy sto. Ale to jest ta radość. Tak jak jedziemy gdzieś coś zwiedzać, coś oglądać, Uciekam mi wzrok, bo tutaj mamy publiczność. Przepraszam. To też jest przyjemniej dzielić to z osobą, która jest ci bliska. Zdecydowanie. Prawda? Tak. Ta wyjazd, taki, taka podróż, takie zwiedzanie, to ma zupełnie inny smak. Zdecydowanie. niż tak. taki zachwyt samotności. Choć on też ma oczywiście swoje. Wiesz co, ja tego też pewne, na pewnym etapie mojego życia potrzebowałem. Tak. Ponieważ moment, era, w którym to, no? powstał klub 555, zaskutkował tym i to był znowu następny fenomen. Że moim marzeniem było od dawna pójść szlakiem świętego Jakuba do Santiago de Compostela. W 2009 roku napisałem to na liście i um, jakoś tak schodziło, mm. cały czas. Nie było tego impulsu. I w 2019 roku pojawił się klubowicz z Wiednia, Piotr Kołodziej, który powiedział: Słuchaj, wiem, że twoim marzeniem jest pójść do Santiago, może byśmy poszli razem. I po rozmowie wyznaczyliśmy termin na 2020 rok na kwiecień. O. Ups. <laughs> tak. I teraz wyobraź sobie, siedzę sobie pewnego dnia przed komputerem w 2019 roku po podjęciu decyzji, że pójdziemy w 2020. I zgupia frant pomyślałem sobie, ciekawie jest, jak daleko jest z mojego domu do Santiago. I wyobraź sobie, że wyskakuje mi liczba 555 godzin marszu. Tak, z ja... domu do Santiago. I tak ja o tym mówię, że to są znaki, że to jest odczytywanie I... tego, co życie nam Ale mówi. Ale teraz popatrz, Sonia. Gdyby wcześniej nie powstał klub 555, tak. to ja bym tego w ogóle nie zauważyła. Wiesz co? Ja to opowiadałam, tylko nie pamiętam, czy Tobie. Eee, jak powstał mój projekt, to ja wymyśliłam taki kurs 333. Pamiętam? I później był kurs 5.5.5 i to było niesamowite, bo on mi spłynął. Wiesz, jak czasem do, doznajesz czegoś takiego, że ci spł spłynął mi cały gotowy kurs 5.5.5 i spłynęła mi też taka informacja, że, 5, że to jest przemiana, że od tego wszystko... Ale wiesz, to nie było przemiany po tym kursie. Jakby wiesz, zrobiłam go tam ten, nie? Jakby nie. I mówię, hm, a przyszło mi, że to będzie taka przemiana dla mnie, te 5.5.5. I później jak ty mnie zaprosiłeś, jak pokazałeś moją książkę i był ten wywiad, ja doznałam przemiany. Wiesz, i ja mówię, a to oto 555. 5. Bo później ty założyłeś ten klub ja mówię, hmm, ja wcześniej wymyśliłam 555, tak? tak miałam taką myśl, tak. więc ja od razu się śledziłam. Ale naprawdę miałam takie, taki głos, który mówił, to będzie przemiany. I po tym naszym spotkaniu, ja dzięki tobie i dzięki klubowi, i ja do, doświadczyłam tej przemiany. Ten głos dotyczył tego 555. 5, 5. Ale to jest to, co powiedziałaś, że trzeba nauczyć się dostrzegać znaki. I ja wtedy właśnie, ten znak był dla mnie 555 godzin marszu. Ja w tym momencie powiedziałem sobie, ja nie mogę czekać do tego 2020 roku. Ja muszę iść, ja muszę iść teraz. A czy jest w ogóle taki, aż mam ciarki. I ja piętne? wyznaczyłem termin ja na 1 lipca i powędrowałem. Miałem iść wcześniej te 764 km, wiesz szlakiem francuskim. Mm -hmm. Ja poszedłem z domu, z Polski, wędrowałem prawie trzy miesiące w samotności. I, i to było, wtedy oczyszczające, prawda? To z było kolei. tak niesamowicie oczyszczające, że po prostu ja wróciłem zupełnie. Tak, bo, bo zobacz, taka inny. samotna podróż też otwiera z kolei na ludzi. Tak. Nie, To jest jakby inny jej aspekt, że cieszymy się, kiedy podziwiamy z kimś bliskim jakieś. Obrazy, ale taka samotna podróż. No to, było, to był fenomen. Wędrówka, wiesz, przez Europę latem od 1 lipca do 22, ile pamiętam, 22 września. Wędrówka przez Europę, przez Czechy najpierw, później Niemcy, Szwajcaria, Francja i wreszcie. Tak, Hiszpania. i relacjonowałeś to wszystko też, tak, prawda, dla nas. To było. No. To było coś wyjątkowego, i teraz ja po prostu rozumiem ludzi, którzy tam. Bo ja, ja się zainspirowałem książką Shirley MacLaine, która poszła szlakiem świętego Jakuba. I ja teraz już wiem, co ci ludzie czują, i ja zachęcam każdego, żeby na pewnym etapie swojego życia po prostu. Tak, bo potrzebujemy ku temu też sprzyjających tak. takich logistycznych okoliczności, tak. tak, życiowych. Ale na bucket list można wpisać. Zachęcam każdego, żeby to zrobić, żeby spotkać siebie. Podobno, i to mi powiedział jeden z pielgrzymów: Powiedział, że są ludzie, którzy idą odnaleźć siebie, a odnajdują Boga. A ta druga grupa szuka Boga, a odnajdują siebie. I to był chyba mój przypadek, że ja siebie odnalazłem. Odpowiedziałem sobie na wiele pytań w czasie wędrówki. I widzisz, trzeba było właśnie klubu, żeby to nastąpiło, że wszystko to się ułożyło w pewną. Pewną całość. Ale ty pewnie często słyszysz od klubowiczów, że odmieniłeś ich życie, co? Często to słyszę, często to słyszę. Tylko tak jak powiedziałem przedtem, to wymaga nie tylko pasywnego wstawania rano i słuchania, to wymaga takiego dodatkowego zaangażowania się, robienia czegoś więcej, może wdrożenia 13 nawyków. I znowu uwaga dla wszystkich, żeby skupiać się po prostu na. Po kolei na, na nawykach, żeby. Tak, bo żeby one znowu je cyklicznie wracają, tak? I po każdym przejściu przez 13 do tego pierwszego podchodzi się inaczej. Tak. Znowu, od nowa. Coś pięknego. To jest, myślę, odmiana naszego kraju, ci powiem, tak wiesz. Byłoby pięknie. Tak, ja, ja to, ale to jest niesamowite, bo później już nie spotykasz innych ludzi. Też doświadczasz tego, że jakby wszyscy są fajni. Zgadza się. To gdzie ci niefajni, którzy kiedyś byli w Ale Twoim życiu? Soniu, to nie Ty? tylko jest w naszym Ty? kraju, tak? Jak jeździsz po świecie. Tak. To też spotykam tylko wyjątki. Tak, ludzi. o tym mówię, tak. Po prostu. Ja to nazywam życiem w raju. Wiesz, co podoba mi się to określenie? Że dochodzimy do pewnego poziomu, że do, dociera do nas, że właściwie życie jest rajem. Tak. I ja zmieniając myślenie. Jak wcześniej żyłam w piekle i naprawdę było ciężko, to był jakiś koszmar w ogóle, jakiś matrix niemożliwy. To pewnego dnia obudziłam się w raju. Myślę, że to jest wartość, którą e, byłoby dobrze, gdyby wielu z tej naszej rozmowy wyniosło. I, bo to znowu jest kwestia uwierzenia w to. Bo teraz ty tak. i ja rozmawiamy na ten temat, my wiemy o co Wiesz chodzi. Jest to ja byłam sceptyczna. Bo jestem naukowcem, więc ja sobie mój sceptycyzm bardzo pielęgnuję, ale w książkach napisali, że jak będziesz robić tak i tak, to będziesz mieć tutaj. i tam. Dobra. I tam właśnie Canfield napisał, te pięć lat i tak upłyną. Ja mówię, no w sumie co mam do stracenia? I tak jest beznadziejnie i same głupole wokoło. Więc jakby... No to dobra, to co mam robić? No to najpierw zmień myślenie. No, no to i tak. I potwierdzam, działa. No jak nie możesz. Jak myślisz, że nie możesz nic zmienić, to, to trzeba zmienić myślenie. Tak, tak, tak. I jak mówił Henry Fortek, jak, jak uważasz, że Ci się nie uda, to, to masz rację. To jest coś, co mnie kiedyś bardzo zafascynowało, żeby popatrzeć na ten świat jako świat pełen możliwości, a nie świat pełen problemów. I to, co będziemy kreować w naszej głowie, co będziemy pielęgnować, to, to będzie miało tendencję do realizowania. Tak. Wie? I to, co mówisz, ja nawet wyeliminowałam słowo problem, mówię temat. Wiesz, mam taki temat. Bo jest taki temat, jakby pewne słowa już też wykorzeniłam, żeby mi tak nie... Ja, ja się tak nad tym zastanawiałem długo i ja na przykład bardzo często używam tego słowa, A ale jest ja, je, ja je postrzegam dnia. pozytywnie. Dla mnie problem jest pozytywną rzeczą. No, nawet życiu. twoja książka, tak. Problemy są dobre, tak? One Oczywiście. powodują... Nawet są książki, które na ten temat traktują, że albo się uczysz, albo się rozwijasz. Znaczy, tak. W sensie się rozwijasz się według przypadków. Wszystko ja lekcją albo... albo... Tak, tak. To tak. chyba napisał Maxwell nawet. Tak. Nie pamiętam dokładnie. Tak. W każdym razie, jeżeli my zrozumiemy to, bo na przykład są dyskusje wśród psychologów na temat słowa muszę. Prawda? A ja wiem... Ja mam w stosunku do słowa muszę, mam bardzo pozytywny stosunek. Są no, pewne rzeczy, za które to się muszę. Cię podziwiam, ja tego słowa też nie używam. Ja, są, wielu ludzi go nie lubi, a ja mówię: jak nie mogę, to muszę. Po prostu. Wiesz, to jest ja element mam na sobie tak, Te To są moje tak zwane musy, że ja nawet musy. jak tego nie lubię. Może taki musie No. Taki... Jak czegoś nie lubię, to i tak to robię. Nawet jak nie chcę, ale muszę. No i to jest takie bardzo piękne, bo to jest ta zdrowa samodyscyplina. Bo ty tak naprawdę chcesz to musieć. O, chcę no tak. to musieć. O. No bo, bo wiesz jaka jest tu różnica, tam w semantyce jest taka, że generalnie, nawet nie w semantyce, generalnie w zrozumieniu słowa większość ludzi postrzega coś muszę, że to jest narzucone coś z zewnątrz. Tak. I wtedy to jest niefajne. Tak, bo ja nie chcę... Musieć. Ale muszę. Nawet tak. klasyk to powiedział. Tak. Nie chcę, ale muszę. Tak, już, już troszkę. E, natomiast... To jest moje wewnętrzne muszę. Tak, to jest ta motywacja wewnętrzna, bo ja tak. decyduję, że ja chcę to zrobić tak bardzo, bo. Mm -hmm. No, tak. Bardzo Ci dziękuję, że przyszedłeś. Zapraszamy Was do klubu 555. Bardzo serdecznie zapraszam do klubu 555 i składam pewnego rodzaju obietnicę, że jeżeli dołączysz do tego klubu i zaczniesz praktykować to, o czym tam mówimy, i wytrwasz, ile nie wiem. Podobno prawdziwe zmiany zaczynają się dopiero po dwóch, trzech latach. Prawdziwe zmiany się zaczynają. Jak długo to potrwa u ciebie, nie potrafię ci niczego zagwarantować, że to będzie za rok, dwa albo trzy, bo może tak jak u mnie, za 28 lat. Ale te 28 lat też upłynie. I tak upłyną, tak. Tak. Jest. Więc yy, chcę ci powiedzieć tylko, że mając dzisiaj prawie 62 lata, czuję się młodziej niż kiedykolwiek wcześniej. Pomimo, że... Jakby ten PESEL już stanowi o tym, że te lata mam. No ten w ogóle numer PESEL nadany, ja to w ogóle bym dyskutowała, dlaczego tak zrobiłam, ale to jakby już teraz nie. Ale ja się naprawdę czuję dzisiaj młodziej niż kiedykolwiek wcześniej. Naprawdę czuję, że, że teraz dopiero życie jest przede mną, bo ludzie najczęściej na takim etapie, kiedy pojawia się im szóstka z przodu, to już mówią... A... E, no Urszula Dudziak mówi, że życie zaczyna się po 70. Jak ja też się tak, ja tak liczę to będę na to trzymać. Tak, tak. I, ale ludzie bardzo często, kiedy tam się już pojawia 40-50, to zaczynają czekać na emeryturę, rezygnują, w ogóle przestają się rozwijać. A nie zdają sobie sprawy z tego, że mając lat 50 czy 60, można mieć przed sobą jeszcze 30-40 pięknych lat. Tak, no tak. Ale jak sobie powiesz, ty to też mówiłeś, jak sobie powiesz, że będę żyć 123 lata, to nagle ile jeszcze przede mną, ile możliwości, coś się jeszcze nie wydarzy? Jeszcze raz powtórzę, warto dołączyć do ludzi, Którzy, rep, którzy reprezentują sobą tego rodzaju wartości. Tak, jesteś, je, jeśli jesteśmy wypadkową pięciu osób, z którymi spędzamy, no to, to jakby. Bo wtedy nie słuchamy narzekania, nie jesteśmy narażeni na to, że ktoś nas zaprogramuje. Ludzie się spotykają. To jest też piękne. W tych miastach ludzie się spotykają. W zależności od miasta, takie częstotliwości są różne, prawda? Różne. Ale się spotykają. Ja jestem zaszczycona, że też mogę gościć w różnych miastach. Naprawdę coś pięknego. Coś pięknego. Gratuluję Ci, gratuluję wszystkim. Ja bardzo dziękuję. Wszystkim nam, że to w tym czasie naszego życia nas spotyka. Ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Napiszcie, proszę, w komentarzu, co najbardziej podobało nam się z naszej rozmowy. Zapraszam również do współtworzenia tego kanału. Jest w opisie tutaj tego nagrania. I dla patronów mamy. Ciekawe historie, te fragmenty, które nie weszły do zmontowanego odcinka, oraz zakulisowe rozmowy. Z góry bardzo Wam dziękuję, wiem, że razem damy radę. I, mm, i chyba to wszystko. Jest! Ukazał się! Ukazał się! Czwartek! Także słuchajcie, co czwartek wchodzi nasz kolejny fantastyczny gość. I rozmowa. Mm? Uh, dziękuję Wam. Dziękuję, że jesteście.